to warunki są wyśmienite tutaj. Mamy naprawdę świetny hotel z świetnymi widokami w koło, a myślę, najważniejszą rzeczą dla piłkarza, jaką mamy tutaj bardzo dobrą, to jest boisko, na którym trenujemy, nawet dwa, i myślę, że o lepsze gdziekolwiek byłoby trudno, więc naprawdę warunki mamy wyśmienite. To przede wszystkim wymaga gry piłką. Myślę, że będzie to troszkę inny sposób gry. Duży nacisk właśnie kładzie na to, żeby utrzymywać się przy piłce, żeby nie wykopywać, nawet gdy jest obrońca czy bramkarz pod presją, więc na tym przede wszystkim się teraz skupiamy i myślę, że to będzie widoczne już od pierwszych meczy, które będziemy rozgrywać. Wiadomo, że Radzie tam ma problem z ręką i de facto trenuje tylko grę nogami. Natomiast Dominika ocenia też bardzo pozytywnie. Wiem, że tamte kilka miesięcy miał problem z barkiem, więc nie mógł normalnie trenować. Natomiast tutaj oceniam ich bardzo pozytywnie. Mamy świetną atmosferę na treningu, więc myślę, że to też tym młodym chłopakom w jakiś tam sposób pomaga dobrze wejść i po prostu nie stresują się, są po prostu sobą i naprawdę bardzo pozytywnie ich oceniam. Brawo Radzie, ale to mi się podoba. To mi się podoba, wiesz? Myślę, że jest przede wszystkim bardzo śmiesznie, ale myślę, że Szamo też ma od kogo się uczyć i myślę, że z Krzysiem tworzą naprawdę świetny duet i jest wesoło. Myślę, że to też jest ważne, żeby nie było zbyt, żebyśmy my też byli luźni, bo to wiadomo na treningu, wiadomo praca pracą, ale jeżeli dobra jest dobra atmosfera, to wtedy jest dużo, dużo łatwiej. Absolutnie będę składał broni i nie wyobrażam sobie po prostu tutaj, abym spędził większość czasu na ławce. Po to tu przychodziłem, żeby po prostu grać i na tym będę się skupiał.